STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Cieszymy się oczywiście z tego zwycięstwa z paru powodów. Bardzo dążyliśmy do tego, żeby wygrać, i to w szczególności na swoim stadionie. Były fragmenty już w poprzednich meczach, gdzie było widać, że zaczynamy łapać pewien rytm, pewne schematy, ale tak naprawdę dzisiaj zdecydowanie zagraliśmy najlepsze spotkanie z tych, które zgrywaliśmy ostatnio. Oczywiście wiele jest rzeczy, które tak na gorąco widać, że jeszcze to nie jest to, co byśmy też oczekiwali, ale mnie cieszy jako trenera progres, mnie cieszy to, że w sytuacjach, z którymi jeszcze niedawno mieliśmy problemy, dzisiaj staramy się całkiem inaczej reagować na boisku i to jest ważne. Oczywiście też mecz nam się ułożył bardzo pozytywnie, bym powiedział, tak? To też musimy o tym pamiętać, ale to jak gdyby nie umniejsza temu, że dzisiaj mój zespół zagrał ciekawie do przodu. Staraliśmy się do końca walczyć o trzecią bramkę, bo między innymi to, co tutaj Bartek powiedział, walczymy o kibiców, chcemy, żeby większa ilość chodziła, to jest dla nas kluczowe, dlatego chcemy, żeby emocje takie pozytywne były w jak największym wymiarze. Dziękuję bardzo. Dziękuję trenerze, bardzo proszę o pytanie. Oczywiście przypominam o prośbie, aby korzystać z mikrofonu dostępnego na sali. Bardzo proszę, pan Dariusz Leśnikowski. Dobry wieczór, panie trenerze. Ja zapytam o, po pierwsze, pomysł na Kamila Zapolnika i jego nową rolę, bo sam mówisz, owszem, grywał już w przeszłości, ale trochę w innym ustawieniu, a o to w Górniku od pana usłyszał parę dni temu, że zagra. I jak ocena tego? Ściągając go do nas, oczywiście główną pozycją, na którą ściągaliśmy Kamila, to była współpraca z Igorem z przodu, w momencie, gdy Łukasz miał uraz. Natomiast jego pozycją taką alternatywną, naturalną jest bok pomocy i to jest chłopak, który stara się grać dla zespołu. To też był jeden z argumentów, jak gdyby, że w tym ostatnim dniu transferowym ściągnęliśmy Kamila, ponieważ jest to chłopak, który dla niego najważniejszy jest klub, w którym gra. Chce się wywiązywać ze swoich zadań, nawet kosztem jak gdyby swojej gry, tak? Bo tak jak pan powiedział, nie jest to proste w przeciągu trzech treningów się przestawić z wysuniętego napastnika na skrajnego pomocnika. Ale myślę, że on dzisiaj jest takim przykładem, że trzeba zrobić wszystko, podporządkować się pod zespół, żeby osiągać sukces. Dziękuję. Kolejne pytania. Antoni Bugajski. Dzień dobry panie trenerze, dobry wieczór. Chciałem zapytać, rzeczywiście widać, że Górnik się zagrał bardzo dobry mecz, może rzeczywiście nawet najlepszy w tym sezonie. Na ile ten dobry mecz był spowodowany tym, że pojawił się na boisku od pierwszej minuty Łukasz Wolosztyński, bo to były no duże fragmenty gry, gdzie widać było tą starą, dobrą współpracę Wolosztyńskiego z Igorem Angulo. Jak pan to ocenia? Ogromne. Oczywiście to wracają zawodnicy, którzy jak gdyby byli bardzo ważną częścią tego zespołu sprzed dwóch lat, sprzed roku, którzy bardzo dobrze się czują w ustawieniu, w tym, którym preferowaliśmy przez dłuższy okres, znają pewne schematy i ta współpraca dzisiaj, to samo co powiedziałem o Kamilu, mogę powtórzyć o Łukaszu, ale i o większości zawodnikach, tak? To, że grali dla zespołu i to było widać, że Łukasz bardzo ciężko pracował, żeby Igor mógł strzelać bramkę, a w konsekwencji, żeby Górnik wygrał. I to, co też podkreślamy, Szymon Żurkowski, który wrócił niedawno, teraz wraca Łukasz. To są chłopcy, którzy tak naprawdę, zawodnicy, którzy taką mają pozytywną energię, nie tylko na boisku, ale również poza. Oni wiedzą, po co tu są, wiedzą, co mają robić, żeby Górnik wygrywał, i podporządkowują się ku temu i cieszymy się niezmiernie, że wrócili, że wracają do pierwszego składu. Oczywiście szczególnie Łukasz zdaje sobie sprawę, że to jeszcze potrwa, niż go zobaczymy takiego, jak oglądaliśmy go 7-8 miesięcy temu, ale robi wszystko, żeby co mecz ta forma u niego rosła. Dziękuję. Kolejne pytania. Pozwolę sobie, panie trenerze, zapytać jeszcze o to, po pierwszy mecz w tym sezonie na zero z tyłu. I czy w tej obronie, w defensywie, w grze defensywnej całej drużyny było coś, do czego się można przyczepić? Czy to było coś, co pan chciał widzieć i dzisiaj to było w 100% zrealizowane? Tak, jak teraz pan, panie Darku, pyta, no dwa takie obrazy kluczowe. To jest sytuacja z pierwszej połowy, gdzie Bohar bardzo groźnie i Tomek Loska bardzo dobrze się zachował, instynktownie broni. Ciężką sytuację, bo to taka sytuacyjna. No i ogromnie nas też cieszy sytuacja z 92 minuty, staje fragment gry, gdzie Filip Starzyński uderza, no Tomek
pokazał to, że jest w dobrej dyspozycji, jest szybki i to, co Pan mówi, zagraliśmy wreszcie u siebie z tyłu na zero, to na pewno podbudowuje, to pokazuje, że można, że potrafimy i że to, co robimy na treningach, ma sens i to się przenosi się na mecz ligowy. Dziękuję. Bardzo proszę o kolejne pytania. Pan Paweł Czado, już dostarczamy mikrofon. Dzień dobry, panie trenerze. Pytanie o Daniela Liszkę. On chyba nieźle spisywał się na swojej stronie, ale pytanie o to, czy będzie pan z nim rozmawiał o tym, żeby nie wykopywał piłki za często po gwizdku, bo może się przydarzyć coś gorszego. No te nawyki takie, bym powiedział, musimy nad nimi pracować, tak? To jest związane oczywiście z emocjami i to jest chłopak 2000 rocznik, który tak naprawdę dzisiaj wchodzi do wielkiej piłki. On tu urodził się niedaleko w dzielnicy, w Biskupicach, więc on nie tylko gra tutaj ze względu, że chce wykonywać kiedyś zawód piłkarza, ale również bardzo emocjonalnie związany z klubem, ale tak jak pan powiedział, panie Pawle, to są nawyki, na które musimy reagować i na pewno zrobimy wszystko, żeby koncentrował się na tym, jak najlepiej wykonywać swoją pracę na boisku i wręcz odwrotnie działał niż takie niepotrzebne zachowania, bo dzisiaj mieliśmy przykład, że one w konsekwencji mogą doprowadzić do osłabienia zespołu i skutki dzisiaj widzieliśmy, więc lepiej się uczyć na błędach przeciwników niż na własnych. Widzę, jest kolejne pytanie, bardzo proszę panie Łukaszu. Chciałem się zapytać, bo teraz seria meczów i to takich dosyć trudnych, Legia, a przed nim Legionowia. Pan raczej stara się grać tym najmocniejszym składem w pucharze, bo pan go nie lekceważy. Czy przed meczem z Legią można się spodziewać, że ten skład nie będzie taki idealny? Dla nas tak samo ważna jest Liga, jak i mecze pucharowe. Pokazujemy to od 2 lat, że staramy się robić wszystko, żeby jak najlepiej grać zarówno w Ekstraklasie, jak i również w Pucharze Polski, to jest, nic się nie zmieniło. Jeszcze mam pytanie o tę lewą obronę, bo tutaj trzeba pochwalić Liszkę, ale tam jest duża konkurencja. Jak wygląda powrót tych 2 kontuzjowanych zawodników? Ja jako trener mogę powiedzieć, że cieszę się niezmiernie, że mam 3 teraz zawodników, bo Daniel tak naprawdę był przygotowywany na inną pozycję, natomiast wskoczył, wygrał rywalizację, ale wskoczył ze względu na urazy, natomiast teraz i Michał, i Adrian muszą powalczyć o to miejsce i to tak naprawdę o to chodzi w piłce, że wygrał ten, który na dany moment jest najlepszy i ten, który daje nam jako zespołowi szansę na odniesienie zwycięstwa, więc tak jak do tej pory będzie decydowały treningi, będą decydowały mecze. No musi Michał z Adrianem pierwsze się wyleczyć, a później powalczyć z Danielem o miejsce w zespole. Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Padło pytanie o tą serię meczów, czyli Legionowie i Legię. To dobrze, że akurat w tej lidze to tak naprawdę macie najwyższego konia, z którego nie daj Boże można spać, że po takim wygranym meczu, przełamaniu pasy, jedziecie na najsilniejszego rywala, jakiego sobie można wyobrazić? W środę gramy Puchar Polski, to jest nasz najbliższy mecz i do tego na pewno już zaczęliśmy przygotowania. To jest, tak jak powiedziałem, panie Darku, na początku, cieszymy się z tego meczu, ale też widzimy wiele rzeczy do poprawy, tak? I to jest... Ten mecz nam dał punkty tak upragnione przez nas, natomiast tu jest jeszcze wiele, wiele elementów, nad którymi musimy pracować i to, że dzisiaj wygrywamy, jak gdyby w tym planie krótkotrwałym, najbliższego meczu jest sukces i cieszymy się, natomiast w tym planie dłuższym, jak gdyby szkolenia tych piłkarzy, nic się nie zmienia, pracujemy konsekwentnie, bo widzimy jeszcze wiele możliwości zarówno indywidualnych, jak i zespołowych, a nie rozgraniczałbym przeciwników na lepszych i gorszych. Szanujemy się, wychodzimy na boisko, chcemy każdy mecz wygrać. Jak nawet ta runda pokazuje, różnie to bywa, więc musimy do każdego spotkania być jak najlepiej przygotowani i to jest nasz główny cel. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.